Paweł Zeligman, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Organowego Kwadransa. Pozdrawiam z Suwałk. Przed nami konkatedra pod wezwaniem świętego Aleksandra w Suwałkach, drugi najważniejszy kościół diecezji ełckiej. Dziś o organach, które znajdują się w tym zacnym kościele, a także kilka nagrań z koncertu, który wraz ze znakomitymi śpiewakami wykonałem właśnie w konkatedrze świętego Aleksandra w Suwałkach 15 sierpnia 2023 roku. Zapraszam. Kochani, we wnętrzu konkatedry świętego Aleksandra w Suwałkach znajdują się 25-głosowe piszczałkowe organy. Organy zarówno jeżeli chodzi o trakturę gry, jak i trakturę registracji, są one pneumatyczne. Niestety podczas mojego krótkiego pobytu na Suwalszczyźnie nie udało mi się dowiedzieć, kto jest autorem i z którego roku są to organy. Być może jest to Biernacki, być może jest to firma Kamińskich albo jakaś jeszcze inna. Trudno powiedzieć. Myślę, że wnikliwa analiza dokumentów, kronik parafialnych i innych dokumentów kościelnych pozwoliłaby odpowiedzieć na to pytanie. Tak czy owak mamy pneumatyczny instrument, 25-głosowy, w mniej więcej średnim stanie zachowania, ale myślę, że organowo-kameralny koncert uda się dzisiaj zagrać. Zaraz Wam pokażę dyspozycję tego instrumentu. No to włączam silnik i zobaczymy dyspozycję tych organów. Jak widać, instrument te 25 głosów ma podzielonych pomiędzy dwa manuały i sekcję pedału. Główny manuał to manuał pierwszy, tu mamy pryncypał ośmiostopowy. Pierwszego manuału zwieńcza czterochórowa, czterorzędowa mikstura. Pryncypalna, krawa, mikstura. Tyle jeżeli chodzi o głosy w manuale pierwszym. Teraz manuał drugi. Róg kozi, czyli gęschol, ośmiostopowy. Kwiaty ośmiostopowy. No niestety drugi manual, ale mamy troszkę więcej, nazwijmy to dziur. Klarnet labialny, słuchajcie, to jest unikat. Takich głosów jest w Polsce bardzo niewiele.
Klarnet labialny 8-stopowy. Drugi manuał jest w gorszym stanie zachowania niż manuał pierwszy. Tercje jedna czy piąte. Super pierwszego, czyli powiedzmy znowu na przykład mamy 8-4, to mamy 8-4-2, bez tego. Teraz super pierwszego. Mamy też 2-1 czwórka, czyli oprócz tych głosów w pierwszym możemy sobie zrobić na przykład tutaj. I super drugiego w pierwszym w tym momencie. Oraz słów, czyli 16, 2-1. Klasycznie subbas 16-stopowy, pryncypał 16-stopowy, oktawa 8. Dość samodzielny ten pedał jest, jak widzicie, ta sekcja pedału. Mamy tak, flet 8, czyli tu subbas imperator, dwa flety, subbas 16 i flet 8. Na przykład do akompaniamentu świetnie brzmi. Chorał bas 4. Crescendo oraz dwie wolne kombinacje, a także registry zbiorowe piano, forte i tutti oraz automat pedału. Tak przedstawia się dyspozycja tych organów. Jak widzicie, ten instrument wymaga pewnego remontu, natomiast jest to instrument, który brzmi bardzo ciepło i ciekawie w tym wnętrzu kościoła konkatedralnego świętego Aleksandra. Dlatego myślę, że jeżeli by w niego zainwestować, to będzie taka fajna perełka. Nie wszędzie muszą być, słuchajcie, mechaniki 50-letnie czy 60-letnie sprowadzone z Niemiec. Czasem fajnie zostawić instrument, który ma dużo ciepła, ma w sobie duszę, nazwijmy to, natomiast wymaga pewnej inwestycji. I z całego serca życzę tej parafii, duszpasterzom tej parafii oraz panu organiście Jankowi, żeby udało się w najbliższych latach spróbować powalczyć o ten remont tego instrumentu, bo brzmi bardzo ciepło i sympatycznie, co też pokażę w kilku nagraniach z koncertu w dniu właśnie 15 sierpnia 2023 roku. Oprócz wykonania kilku organowych utworów i improwizacji solowych,
wykonałem szereg utworów maryjnych oraz patriotycznych z znakomitą sopranistką panią Marleną Borowską, z panem Jackiem Szymańskim, tenorem oraz z panem Dariuszem Wójcikiem, basem. Zapraszam do wysłuchania. Teksty pieśni ludzkie
Koszt naprawy znacznie przekracza możliwości.